Według badań przeprowadzonych przez Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne, osoby z cukrzycą mają prawie dwa razy większe ryzyko przedwczesnej śmierci niż osoby nie będące dotknięte tą chorobą. Ryzyko to może zwiększać się wraz z tym, jak długo chorujemy na cukrzycę, finalnym poziomem glukozy we krwi, wiekiem czy też ilością powikłań. Najczęstszą przyczyną przedwczesnego zgonu wśród osób chorych na tę chorobę są choroby sercowo-naczyniowe, które pojawiają się w wyniku zwiększonego stresu oksydacyjnego, który prowokuje choroba. Dziś opowiem Państwu o tym, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko ogólnej śmiertelności wśród osób chorych na cukrzycę, popijając dwa tajemnicze napary. Co więcej, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że macie je Państwo w swoich kuchennych szafkach, a jeśli nawet nie, to rośliny te można bez problemu kupić w większości sklepów spożywczych. Zanim jednak przejdę do omówienia wyników japońskich naukowców, bo to od nich mogliśmy się dowiedzieć tych fascynujących informacji, pragnę Państwu przypomnieć, że cukrzyca typu drugiego jest chorobą uleczalną, w szczególności u osób, które nie chorują dłużej niż 10 lat. W tej grupie osób aż 83% z nich może na stałe pożegnać się z chorobą, usuwając tłuszcz z trzustki oraz z wątroby. Nagrałem na ten temat film i do tego odcinka zapraszam. Odnośnik umieszczam w opisie tego filmu. A wracając do bohaterek dzisiejszego odcinka, odpowiedzmy sobie na pytanie. Co to za tajemniczy napar zmniejsza o 63% ryzyko śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny u osób chorych na cukrzycę? Otóż jest to, uwaga, zielona herbata oraz kawa. Aby uzyskać tak potężną redukcję śmiertelności, należy je popijać w następującej proporcji. 4 filiżanki zielonej herbaty dziennie oraz 2 filiżanki kawy, również w tym samym dniu. Skąd to wiemy? Jak naukowcom udało się ustalić właśnie te zależności? Otóż japońscy naukowcy przez 5 lat obserwowali 5000 Japończyków chorych na cukrzycę typu drugiego i prosili ich, aby codziennie wypełniali kwestionariusz i wpisywali w niego to, co codziennie jedzą oraz piją. Zespół naukowców doszedł do wniosku, że u osób, które popijały zieloną herbatę, a także kawę, znacznie zmniejszyło się ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych, ale także chorób nowotworowych, w przeciwieństwie do osób, które tych naparów nie piły. I uwaga! Udało się ustalić niesamowitą zależność. Między ilością spożywanych filiżanek zielonej herbaty oraz kawy a proporcjonalnym zmniejszeniem ryzyka zgonu z powodu powyższych chorób u chorych na cukrzycę typu drugiego. Otóż wypijanie tylko jednej filiżanki zielonej herbaty zmniejszyło o 15% ryzyko zgonu z jakichkolwiek przyczyn w cukrzycy. Natomiast od 2 do 3 filiżanek o 27%, a 4 filiżanek zielonej herbaty aż o 40%. Ale to nie koniec. W badaniu pod uwagę była brana również kawa oraz, co bardzo ważne, połączenie herbaty i kawy. Rozpocznijmy od samej kawy. Okazało się, że jedna filiżanka kawy solo, bez herbaty, zmniejszała ryzyko zgonu cukrzyków z dowolnej przyczyny o 19%, a 2 filiżanki kawy o 41%. Natomiast jak się okazało, najlepsze efekty ochronne wykazało połączenie herbaty oraz kawy. Otóż picie 2 filiżanek kawy i 2 lub też 3 filiżanek zielonej herbaty to zmniejszenie ryzyka zgonu u cukrzyków o około 51%. Natomiast 2 filiżanek kawy i 4 filiżanek zielonej herbaty to 63% mniejsze ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny u chorych na cukrzycę typu drugiego. Te dane są oszałamiające. Dlatego zdecydowanie, prócz kontroli poziomu glukozy, warto zainteresować się również zieloną herbatą oraz kawą. No i teraz może pojawić się pytanie. Dlaczego akurat zielona herbata i dlaczego akurat kawa tak wyśmienicie ochronny sposób oddziałują na przebieg cukrzycy typu drugiego i, co bardzo ważne, zmniejszają ryzyko śmiertelności z dowolnej przyczyny? Otóż oba te napary są bogatym źródłem unikalnych antyoksydantów oraz przeróżnych fenoli. Związki te, prócz tego, że mają działanie antyoksydacyjne, mają również działanie antymutagenne. Co to dokładnie oznacza? Działanie antyoksydacyjne oznacza tyle, że zmniejsza się ogólny stan zapalny w naszym ciele,
dzięki czemu śródbłonek naczyń krwionośnych, czyli wewnętrzna część ścian, jest lepiej chroniony przed wszelkimi zmianami, które mogą zainicjować w nich stan patologiczny, a w tym na przykład miażdżycę. A co to jest z kolei działanie antymutagenne? Pojęcie to oznacza tyle, że substancja wskazująca to działanie zmniejsza ryzyko pojawienia się mutacji, czyli tworzenia się komórek o zmienionym kodzie genetycznym, która nie jest rozpoznawana już przez nasz organizm, w wyniku czego, mimo że powstała z naszego ciała, staje się dla niego komórką obcą. To niestety może być pierwotnym ogniskiem choroby nowotworowej. Zielona herbata oraz kawa to ryzyko zmniejszają, szczególnie mocno wśród osób chorych na cukrzycę typu drugiego. I zanim przejdziemy dalej, pokażmy dowody naukowe. Badanie z 2020 roku. W tytule czytamy: Adytywny wpływ zielonej herbaty i kawy na śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny u pacjentów z cukrzycą typu drugiego. A we wnioskach autorzy napisali: Wyższe spożycie zielonej herbaty oraz kawy wiązało się ze zmniejszoną śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny. Ich łączny efekt wydawał się być adytywny u pacjentów z cukrzycą typu drugiego. I tutaj muszę podzielić się z Państwem bardzo ważną uwagą. Rozpoczniemy od zielonej herbaty. Pamiętajmy, że najważniejszą cząsteczką prozdrowotną w zielonej herbacie, która jest odpowiedzialna za oddziaływanie antyoksydacyjne, jest galusan epigallocatechiny. Dlaczego akurat mówię o tym związku? Ponieważ podczas przygotowywania herbaty uwalnia się ona podczas pierwszego oraz drugiego parzenia prawie w takiej samej ilości. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to bardzo ważna informacja. Zielona herbata dobrej jakości niestety nie jest tania, a jeśli mamy tę wiedzę, iż herbata parzona drugi raz zawiera praktycznie te same ilości galusanu epigallocatechiny, możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy. Natomiast tutaj chciałbym nawiązać do jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Do tej pory omówiłem działanie zielonej herbaty oraz kawy na już trwającą oraz istniejącą chorobę, czyli cukrzycę typu drugiego. Niemniej jednak, dla wszystkich tych, którzy chorują na stan przedcukrzycowy, czyli są o krok od cukrzycy, a ich poziom glukozy we krwi waha się między 100 a 120 mg na decylitr, mam kolejną, bardzo dobrą wiadomość. W pracy naukowej z 2009 roku, która swoim zasięgiem obejmowała 18 badań i prawie 500 000 osób, wykazano, że picie kawy oraz zielonej herbaty może zmniejszyć ryzyko pojawienia się cukrzycy, choć jak sami autorzy zaznaczyli, to ochronne działanie powinno być potwierdzone badaniami z randomizacją. Należy jeszcze opowiedzieć o potencjalnych niekorzystnych właściwościach zielonej herbaty oraz o niesamowitych zasadach jej łączenia. Rozpocznijmy od kobiet w ciąży. Jeśli jesteś w ciąży lub też karmisz piersią, to pamiętaj, że w niewielkich ilościach zielona herbata jest dla Ciebie bezpieczna i szacuje się, że do 2 filiżanek zielonej herbaty na dzień to jest ilość, która nie powinna być dla kobiet w ciąży problemem. Niemniej jednak wraz ze wzrostem ilości wypitej zielonej herbaty w trakcie ciąży zwiększa się ryzyko związane ze zdrowiem dziecka. Pamiętajmy, że nadmierna ilość kofeiny, która znajduje się nie tylko w kawie, ale również w zielonej herbacie, może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem ograniczenia wzrostu płodu. Jak czytamy w dużym prospektywnym badaniu z 2008 roku, spożywanie kofeiny w ciąży wiązało się ze zwiększonym ryzykiem ograniczenia wzrostu płodu i związek ten utrzymywał się przez cały okres ciąży. Rozsądną radą byłoby ograniczenie spożycia kofeiny przed rozpoczęciem i przez cały okres ciąży. I na koniec garść nieprzeciętnie ważnych informacji dotyczących tego, co zrobić, by zielona herbata wykazała jak najlepszy wpływ na nasze zdrowie. To znaczy, w jaki sposób sprawić, by galusan epigallocatechiny w niej zawarty lepiej wchłaniał się do naszego organizmu. Wymienię teraz produkty spożywcze, w otoczeniu których zielona herbata czuje się najlepiej, ponieważ wspierają one wchłanianie jej dobroczynnych substancji i, co bardzo ważne, wzmacniają działanie prozdrowotne. Pierwsza oraz najbardziej istotna informacja to taka, że zielona herbata, w miarę możliwości, powinna zawsze być łączona z witaminą E, ponieważ zarówno substancje zawarte w zielonej herbacie, jak i witamina E to potężne przeciwutleniacze.
Jak się okazuje, ten fantastyczny duet w niesamowicie korzystny sposób nie tylko obniża stres oksydacyjny w naszym ciele, ale co bardzo ważne, trzyma w ryzach glukozę, czyli ponownie bonus dla cukrzyków. Dla przypomnienia, witaminę E możemy odnaleźć w orzechach włoskich, w migdałach, w pestkach dyni, pełnych ziarnach zbóż oraz licznych warzywach. Swoją drogą, zielona herbata połączona z mlekiem migdałowym bądź też mlekiem z pestek dyni, które są to właśnie źródłami witaminy E, smakuje naprawdę bardzo oryginalnie. Przepis jest banalnie prosty, może zrobię o tym odcinek. No dobrze, przejdźmy do kolejnego, bardzo ważnego połączenia. Do bardzo ciekawych wniosków doszli również naukowcy w 2014 roku. Ustalili oni, iż połączenie zielonej herbaty, kurkumy oraz arctigeniny, którą możemy znaleźć w korzeniu łopianu większego, stanowi bardzo dobre połączenie chemoprewencyjne, które zapobiega rozwojowi prostaty oraz piersi. Co prawda, jest to badanie słabej jakości, ponieważ jest to badanie in vitro, ale mimo wszystko chciałem o nim wspomnieć. No i teraz opowiem o substancjach, które wzmacniają wchłanianie substancji zawartych w zielonej herbacie. Podpowiedź numer 1. Jeśli zalewamy zieloną herbatę, pamiętajmy, aby nie parzyć jej w tak zwanej twardej wodzie. Dlaczego? Ponieważ wapń spowalnia wchłanianie galusanu epigallokatechiny. Podpowiedź numer 2. Jeśli pijemy zieloną herbatę, to pamiętajmy, że jej picie na 30 minut przed śniadaniem i na 30 minut przed kolacją, jak wskazują badania, zapewnia nam najwyższe stężenie galusanu epigallokatechiny w naszej krwi. Podpowiedź numer 3. Pamiętajmy, że zarówno witamina C, jak i sacharoza znacząco zwiększają biodostępność związków zawartych w zielonej herbacie. Witaminę C oraz sacharozę w jednym miejscu odnajdziemy na przykład w mandarynkach czy też w pomarańczach. Jak ustalili naukowcy w 2011 roku w badaniu pod tytułem Preparat z kwasem askorbinowym i sacharozą moduluje biodostępność katechin z zielonej herbaty, niedawno odkryto, że formuła zielonej herbaty z kwasem askorbinowym i składnikami takimi jak soki cytrusowe znacznie zwiększa stabilność katechin w symulowanych warunkach trawiennych i zmienia akumulację katechin przez ludzkie komórki jelitowe. Szanowni Państwo, akumulacja katechin z zielonej herbaty w komórkach jelitowych oznacza niesamowite korzyści zdrowotne, ponieważ komórki jelitowe są wtedy przez nie chronione przed wolnymi rodnikami. Korzyści zdrowotnych dla komórek jelitowych dzięki temu zjawisku może być naprawdę wiele. Dlatego zielona herbata z sokiem z cytrusów to kolejna metoda na znaczną poprawę zdrowia. W końcu zwiększenie ilości wchłoniętego galusanu epigallokatechiny z zielonej herbaty możliwe jest dzięki piperynie, która zawarta jest w pieprzu. Jednak to połączenie w postaci naparu smakuje, najdelikatniej mówiąc, nieromantycznie, ponieważ zielona herbata z pieprzem smakuje mniej więcej tak jak kiełbasa z cukrem waniliowym. Natomiast jeśli komuś uda się kupić suplementy diety w postaci galusanu epigallokatechiny i osobno piperyny, a już najlepiej razem, to będzie zwycięzcą. I na dziś to była ostatnia informacja. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.